Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, no to spróbujemy sobie dzisiaj ponaprawiać ten wyświetlacz do Ninebota S1. Mam go podpiętego pod baterię ze sterownikiem, także tutaj idzie już normalnie mu napięcie 5V na wejściu. Pokażę wam jeszcze z bliska. No i teraz jest taka sprawa. Pokażę wam miernikiem. Tu już wybaczcie, że tutaj zajmuję kadr mikroskop, ale będę musiał sobie tam działać pod nim za chwilę. No i słuchajcie, miernik z boku 60V sobie ustawiłem, żeby wam pokazać, że jest na wejściu 5V. To ja tutaj sobie do tych pinów przyłożę sondy. No i zobaczcie. Przepraszam, nie ma 5V. Bo dopiero on dostaje, jak się załączy tym przyciskiem. O, teraz dostał 5V. Jak widać, wyświetlacz nie działa. I teraz jest taka sytuacja. Po tej stronie mam uszkodzony ten element, który jest zwany cewką, dławikiem. Podejrzewam, że filtruje on tutaj napięcie, które wchodzi. No i zobaczcie, co się teraz będzie działo. Ja podłączę sobie, spróbuję to jakoś ogarnąć, bo jest troszeczkę ciężko. W ogóle zapalę światło, żeby było mi jaśniej troszeczkę. O! I teraz jak tutaj sondą sobie złapię minus i słuchajcie, zrobię taki prosty test. Tutaj od razu od tego kabelka czerwonego. Jeszcze mi ostrość złapał na tym. Kurczę, jakoś bym chciał wam to pokazać. Jak wam to pokazać? Musiałbym telefon dać niżej. Poczekajcie chwilę, zapauzuję jakoś telefon, umieszczę niżej, żeby to było lepiej widać. No i dobra, teraz to będzie lepiej widać. Ale miernika nie widzicie? Więc go położę tutaj gdzieś z boku. O, tak, żeby był w tym. No i słuchajcie, sprawa jest taka. Dopiero przyciskiem załączam napięcie. I teraz, tak jak mówiłem, ja się podepnę tutaj minusem do lewej strony. OK. I tutaj jest czerwony kabelek. I jest ten dławik. Pierwsza nóżka, czyli bezpośrednio idzie do czerwonego kabelka. I dalej za nim jest druga nóżka. Zobaczcie, co się będzie działo po włączeniu zasilania. OK, zasilanie dostał. Widzę to na sterowniku z boku. I teraz dotykam tej nóżki, co jest tutaj. Aha, czyli tu nie ma. Oh, Jesus crazy. Muszę jakoś to, kurde, tutaj złapać. Odpowiednio. Chyba tak będzie najlepiej. Widzicie? O, jest. Teraz będzie widać. Na tej nóżce po prawej stronie ma 5V. Teraz się wyłączył. Muszę jeszcze raz włączyć. 5V. Teraz za nóżką. Słuchajcie, 0V. On tutaj widać, że ma jakąś przerwę. Tu ma 5. I za lipa totalna. Czyli już mogę stwierdzić, że on jest na 100% do wymiany. Ale jeszcze jest inna rozkmina. Słuchajcie, tu jest taka płytka Bluetooth. Tak jak już mówiłem wcześniej, serce całego układu. Ja wam teraz coś pokażę na Firefoxie, o co mi chodzi. Przełączę się tylko. Tak z ciekawości wam tylko tutaj podam informację, że to jest jak przeprogramować wyświetlacz. Podlinkuję to do filmu, jakby ktoś chciał. Faktycznie tu trzeba usunąć ten rezystor C15, kondensator. No i 3,3V GND. I teoretycznie podpinając się tutaj, tak jak jest na tym obrazku, ten moduł Bluetooth powinien być włączony.
czyli wykrywany przez aplikację. I zrobimy sobie takiego małego testa, bo teraz jest w ogóle niewykrywany, że wezmę telefon, słuchajcie, dam mu zasilanie na te piny, jak jest tutaj, i zobaczymy, czy w aplikacji, czy Bluetooth go w ogóle wykryje. Jeżeli go wykryje, to będzie niesamowita ciekawostka. Spróbuję się połączyć wtedy aplikacją i zobaczymy, co wyjdzie. Także ok, to wam podlinkuję. Tutaj ma jeszcze takie coś, datasheeta znalazłem od niego. Jak widzicie, tu ma nóżka 12, jest VDD, czyli te 3,3 V. VSS to jest GND. Też to podlinkuję, wszystko. Tutaj piękna rozpiska, co do czego jest. VSS, Power Ground, 0 V. No i dobrze mówiłem. To jest GND. Ground 33-34. Też nóżka. Gdzie jest 33-34? Tutaj. Aha. Czyli widzicie, możecie się podpiąć bezpośrednio pod ten układ i go zasilić. No i taka ciekawostka. O, teraz wam tutaj na tym pokażę. Widzicie, tutaj jest taki, akurat go zasłoniła trójka, układzik. I on, to jest to. To jest voltage regulator. Jak widzicie, ma wejście 3,3 V do 4,2 V. Na wyjściu już ma ile? 11,8, 12,2. No i on już tam coś sobie zasila. Podejrzewam, że ten wyświetlacz po prostu. To idzie na wyświetlacz te wyższe napięcie. Na 100% idzie na wyświetlacz. Bo sam moduł tylko potrzebuje 3,3 V do działania. Także tu widzimy, nawet jest cewka, która pewnie podnosi do tych 12 V. Może jest też zasilana lampka. To akurat idzie do lampki. Tu idzie taka linia. Do plusa, widzicie? Idzie do kabla do plusa. Coś w tym jest. Dobra, słuchajcie. To robimy tak. Najpierw zrobię inaczej. Najpierw postaram się, ale zrobię to na odłączonym sterowniku. Także sobie go odłączę. Zrobimy taki eksperyment. Ja się tu wlutuję plusem, minusem. Czyli tutaj GND. Żeby wam to lepiej pokazać. Wezmę coś do pokazywania, tylko gdzie ja dałem tą pensetę. No dobra, pokażę wam tym. Czyli ja się wlutuję, słuchajcie, aha, to jest teraz tutaj. Dobra. Tutaj podepniemy się GND, przylutujemy kabelek. No i pod ten kondensator VCC, czyli 3,3 V. Jeżeli wykryje go aplikacja, pokażę wam zresztą, będziemy to robić z telefonem, to będzie zarobiście. Także robimy sobie najpierw ten test, a potem zacznę się bawić w wymianę tego tutaj, tej cewki. Będę musiał to wszystko osłonić. Pokażę wam, czym to osłonię najlepiej, żeby to się nie uszkodziło. I użyjemy sobie stacji po prostu Hot Air. Albo nawet mógłbym lutownicy użyć tutaj. Dużo cyny i go ściągnąć. W sumie nawet chyba tak będzie bezpieczniej troszeczkę. Dobra, jeszcze pomyślę. Ale mówię, najpierw spróbujemy zasilić go. Zobaczymy, czy on będzie widziany w aplikacji. Także myślę, że będzie fajny filmik. Ja robię pauzę. Idę po jakieś kabelki dwa. Plus i minus. Cynę. I lecimy. Dobra, to lecimy z tematem. Cyna przygotowana. Tu jest synka. Albo nie wiem, może użyję tej. Albo dobra, wezmę tą grubszą najpierw. Teraz zobaczcie, co ja robię. Ten kabelek sobie tutaj go upaćkam w
paście do lutowania. Dam do trzeciej ręki. No i biorę lutownicę. Oczyszczam grot. Mam w takim słoiczku do czyszczenia garów. Ten specyfik. Tutaj sobie troszeczkę namoczę w tym. No i daję pod spodem. Najpierw gdzieś się stopi i cyny. Trzymam, aż ona wpłynie tam. Ok. Resztę cyny wycieram znowu w tym. No i mamy jedną końcówkę już polutowaną, czyli naszego plusa. Teraz robię to analogicznie z minusem. A sobie też roztopię już troszeczkę na tym. Ok, jeszcze raz dam. Znowu biorę, czyszczę grot. Najważniejsze jest, żeby wyczyścić grot, bo jak dotykamy do tego drucika, to żeby go nie pobrudzić. Cyna nałożona. Dobra, mamy podsynowane. I teraz słuchajcie, ja się przylutuję do tego tutaj plusa i minusa. Czyli jakoś sobie też złapię może w tą trzecią rękę. Tak, żeby nic nie uszkodzić. Tu mogę złapać bez problemu. Dobra, niech to będzie tak. No i lutujemy się najpierw do GND, czyli do tego tutaj pinu. Ja sobie zrobię taki patent, że końcówkę cyny umoczę w topniku. Znowu biorę kolbę. Znowu oczywiście ją oczyszczę. I teraz słuchajcie, nie będę tego pokazywał spod mikroskopu. Po prostu tutaj, tak o wam pokażę. Piękna cyna, kropa się zrobiła. Dobra, jest ok. I teraz co to będzie? GND, czyli ja się podlutuję tym kabelkiem od GND. Bardzo ostrożnie. Lepiej tak z boku. Pięknie się przylutował. I teraz VCC, czyli nasz plus. Sobie też go umoczymy w topniku, żeby się lepiej lutowało. Ale jeszcze przed tym też jeszcze go tam sobie pomiziam cyną. Tylko tym razem zrobię inaczej. Wezmę troszeczkę cięższą. Tam już jest ten kondensator, to już dam troszeczkę mniej tej cyny. Jest pięknie, było widać, że tam już się ta cyna roztopiła. I teraz uważnie tutaj muszę się wlutować do tego kondensatora. Jest pięknie. Mamy wlutowane pięknie dwa kabelki. Ja jeszcze raz sprawdzę, czy jest wszystko ok, żeby nie było żadnej wtopy. Tutaj nigdzie nie dotyka. No wlutował się idealnie po prostu. To teraz robimy taki patent, że ja włączam sobie zasilacz serwisowy z boku, który mam. I tu by było coś pięknego właśnie. Jakbym miał wersję z modułem Bluetooth, to wy byście teraz tutaj na ekranie gdzieś widzieli pięknie, co się dzieje na nim, a tak to musiałbym kamerę jakoś montować. Dobra, ja mam ustawione tak o 400 mA, 4 V. Ustawię 3,3 V, z tym, że zejdę na 200 mA, powiedzmy. Ok, niech to będzie 200 mA, 3,3 V, 200 mA. Słuchajcie, biorę końcówki i teraz uwaga, podpinam minusa. Minus podpięty. Zanim podepnę plusa, uruchamiam telefon. Kładę go tutaj,
Czekajcie. Uruchomimy sobie Bluetooth. Dobra, jest Bluetooth. I teraz robimy coś takiego. Tutaj widzicie, że on będzie mi próbował coś wykryć. No i podpinam plus. Będę patrzył, co się dzieje. Plus podpięty. 0,20 mA leci. No i zobaczmy, czy to w ogóle coś tutaj wykryje. Jeszcze raz będę musiał odświeżyć. Skanuj. No niestety nic nie wykrywa z Bluetooth. Czy ja mam w ogóle włączony? Aha, dobra, zrobimy inaczej. Jeszcze. Uruchomię aplikację. Nie dasz. Jest, wykrył. Słuchajcie, jest Nightbot. Kurde, żebyście to zobaczyli. Ten moduł teraz jest zasilany. Jak kliknę w ogóle? Połączył się, połączony z modułem Bluetooth. Ale piękny eksperyment po prostu. Zasiliłem sam moduł Bluetooth. I teraz jak chcę zobaczyć, jakie informacje on będzie pokazywał. Na pewno nic nie pokaże baterii? Nie pokaże baterii. Bo nie jest podpięta. Numer seryjny urządzenia ND. Wszystko ND. Kurde, korci mnie, żeby go podłączyć pod sterownik. Czy on po prostu będzie miał jakąś komunikację? Dobra, zrobimy inaczej. Świetny teścik, naprawdę. A tutaj w tym Bluetooth mi go w ogóle nie wykryło? Jeszcze raz muszę zobaczyć. Zobaczcie, Bluetooth jako Bluetooth nie wykrywa tego urządzenia. Natomiast aplikacja do hulajnogi go wykrywa. Taka ciekawostka. Ha. Dobra. Jeszcze raz coś sprawdzę. Zobaczę na przykład w Xiao Flasher. Jest, wykrywa go bez problemu. Jaki zasięg dobry. Jest blisko anteny. No, thank you. Okej. Okay. Ja mogę go teraz zaprogramować w ogóle. Nie, pisze SC version? Nie pisze. Dobra, nie jest połączony ze sterownikiem, to pewnie dlatego. Czyli jakbym chciał programować sam tutaj ten moduł, rozumiem, to musiałbym, tak jak na tamtym poradniku, wpiąć się jeszcze tutaj kabelkami, no i go wtedy zaprogramować ręcznie. A tak to... No wykrywa, no. Jest włączony na 1000%. Tu nie ma żadnej ściemy. NGM Nightbot. Nawet jest adres MAC tego modułu. Mówię, 20 mA. I teraz patrzcie się na to. Ja się przełączę na Firefoxa, żeby coś wam pokazać, tak z ciekawości. I dla mnie też to jest bardzo ciekawe, bo nie jestem jakimś profesjonalistą. Ale zobaczcie, na tym tutaj takim schemacie macie 20 mA. To jest tyle samo, ile pokazuje mi mój zasilacz serwisowy. To jest jakiś inny. To są różne w ogóle. W ogóle czy ja popatrzyłem poprawny, bo to są różne wersje. Ten ma 15 mA. A jaki ja tutaj 18.02? 18.02, słuchajcie, ma być. Poszukajmy 18.02. Sporo tego, o Jezu, jak, ile tu tego jest w ogóle. W ogóle fajna stronka. Dobra, żeby zawęzić wyszukiwanie, ja wpiszę na klawiaturze
CTRL plus F 1802. Nie ma. No to teraz zrobimy eksperyment. Ja sobie wyłączę zasilanie go. A zresztą pokażę wam coś. Patrzcie się. Tu będzie go wykrywało. Wyłączam zasilanie. Odłączyłem. I za chwilę powinno mi zniknąć stąd. Teraz nie ma zasilania. Jeszcze raz nam szukaj. Poczekajcie, bo coś mi tu nie paści. Jeszcze raz uruchomię aplikację. No i teraz już nie znajdzie, bo jest wyłączone zasilanie. Także skoro mamy wyłączone zasilanie, ja go podłączam pod sterownik, słuchajcie. Pod sterowniczek. Gdzie jest ta końcówka? Dobra, tutaj. Podłączę go pod sterownik. Uwaga. Pyk. Podpięty, pod sterownik jest. No i słuchajcie, podłączę mu zasilanie. Aha, dobra, jest wyłączony. To na razie mogę bez problemu tutaj. Włączam aplikację. Włączam mu zasilanie teraz. Zasilanie włączone, dostał 21 mA. Znajdzie automatycznie, czy muszę się rozłączyć? Dobra, muszę się rozłączyć. Xeo Flasher jest. Podłączyłem się. No i nie widzi przez te połączenie tutaj w ogóle żadnych informacji. A jakbym go włączył przyciskiem. Ok, włączyłem go przyciskiem. Ja pierdzielę. Ale motyw. Ale wyświetlacz i tak nie działa. Bo jest uszkodzony. Zobaczcie. Total mileage 458 mil. Error code 18. Error code 18 jakiś pisze. Temperatura 23. Słuchajcie, teraz jest taka ciekawostka. Sterownik wyłączył mi się teraz. Wyłącza się sterownik w jakiejś chwili. No dobra, okej. Okay. Zobaczmy sobie coś innego. Wejdę w NinaDash, bo chcę zobaczyć baterię. Okej. Okay. Ninebot. Teraz znowu go włączę tutaj. Włączyłem go przyciskiem. Code motor hall sensor is abnormal. Recommendation. Please check accelerator or related cables. I tu jest informacja, o której mi mówił pewien użytkownik z Discorda, którego serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę bardzo dużo mi powiedział ciekawych informacji na temat hulajnogi. I właśnie mówił mi o tym, że jak nie będą podłączone hall sensory i w ogóle silnik, no to wtedy będzie mi wywalało jakiś tam błąd. No i pokazuje. Error 18. Czyli już mam 100%, słuchajcie, bateria jest naładowana. Zobaczmy informację. Numer seryjny, tryb jazdy, sport. Ciekawe, czy ja bym teraz mógł operować manetką do gazu. Ja, ale w ogóle mam dziki pomysł. No to słuchajcie, teraz czy on zmienia w ogóle tryby? Nacisnąłem, teraz powinien być tryb. Czekajcie. Okej. Tryb sport. Aha, czyli dwa razy to się klikało. Pomyło. Dwa razy kliknąłem. No ale nie widać, żeby
On mi coś tutaj zmienił tryb. Jeszcze raz spróbuję coś zrobić. Hal error. Dobra, czyli podejrzewam, że nie zmienię na razie tego trybu, bo może w present error 18. Zasięg 45 km. Serio? Na jednej baterii? Teraz przecież zewnętrzna nie jest podpięta. Tak bym podpiął drugą, to bym miał 90? Nie, coś nie tak. Aha, dobra, bo ja wpisałem, widzicie, tu pisze 10400 mAh. Ja wpisałem w tej aplikacji, że mam dwie baterie i on to inaczej przelicza. Teraz musiałbym tutaj w opcjach, słuchajcie, wejść i zobaczcie, ja wam coś pokażę. W ogóle wy to widzicie, co ja pokazuję, bo tutaj ja się jaram, a nie widać na telefonie. Widzicie, łączna pojemność obu baterii. 10400. Bije ciebie moja mama, gada z papugami. Bije ciebie. Biją się chyba moje papugi tam, z tego co słyszę. Dobra, słuchajcie, 458 mil już przejechałem. 301, nie, 311 km na tej hulajnodze. I teraz tak się zastanawiam, jakbym podpiął ten wyświetlacz na baterii. Nawet akumulator od Lejonka 18650 puszczony przez jakąś przetwornicę step down do tych 3,3 V i gdyby to podpiąć pod jeszcze silnik, czy ten silnik by działał? Jakby zadziałał, no to mamy takie obejście jakby uszkodzonego wyświetlacza na tyle, żeby można tą hulajnogą było jeździć w jakiś sposób. Chociaż nie wiem, czy to jest w miarę bezpieczne. Ale wygląda na to, że jest wszystko ok ze sterownikiem. Ładnie pokazuje, przekazuje BMS informacje. Jedynie ten wyświetlacz jest do naprawy. I teraz jeszcze w ogóle mnie korci, żeby coś innego zamodzić. Nie wiem, jakie napięcie idzie na ten wyświetlacz, żeby go tak zasilić. Nie na hama, tylko bezpośrednio. Pewnie by się podświetliły wszystkie możliwe kombinacje, jakie tam są do wyświetlenia. Ale jak widzicie, fajny teraz był teścik z tym modułem Bluetooth. Czyli powiem tak, moduł Bluetooth mam sprawny. Wszystkie informacje są w nim zapisane. I kwestia jest taka, że jakbym chciał, jak przyjdzie do mnie drugi ten wyświetlacz, jakbym nie chciał się bawić w programowanie tego wszystkiego. Czyli na przykład mogłem go tutaj zaprogramować, mogłem go zaprogramować przez Bluetooth. To mógłbym wlutować tylko tą samą płytkę. Co nie jest taką też prostą operacją, bo trzeba byłoby zabezpieczyć tutaj ten układ po boku, te wszystkie elementy, żeby ich nie uwalić. No i wlutować go, tamtego jeszcze też wlutować, potem wszystko tutaj pocynować. Też są malutkie punkty, także nie jest taka wbrew pozorom prościutka sprawa. No i bym miał wyświetlać już z moim tutaj, z moimi informacjami. Motor Hall sensor is abnormal. Błąd hulajnogi. Recommendation. Please check accelerator or related cables. Fajnie wiedzieć. Bateria 41,19 V. Czyli jest naładowana praktycznie na maksa. Całkowity czas włączenia 15 dni, 17 godzin, 14 minut. Tyle już na tej hulajnodze jeździłem. Odzyskiwanie energii KERS mam słabe. Oprogramowanie Skater Hacking, bezpośrednia kontrola mocy niewykryte. Tempomat akurat sobie włączałem. Światło tylne i pokażę wam fajną aplikację.
którą używam. Scooter Hacking Utility. I patrzcie. Aha, czyli muszę go z powrotem włączyć. BLE107. Driver 00, BMS 000. Dobra, spróbuję teraz wyjść z tej aplikacji, jeszcze raz się połączyć. Driver BMS-a mnie nie widzi. Ha! Dobra, i tu mamy takie coś jak tolls. Ja sobie tempomat ustawiałem, na przykład 19 km. I czasami było tak, że wracałem z pracy i ustawiałem te 20 km. Jechałem sobie bardzo spokojnie. Ten zasięg mi się zwiększał. Bateria na dłużej wystarczała. No i mówię, takie komfortowe, lajtowe jechanie hulajnogą. Po pracy, jak ciepło jeszcze jest, to można sobie pozwiedzać, popatrzeć, nie spieszyć się, bo wiadomo, jak jedziemy te 30 km na godzinę na hulajnodze po chodnikach, no to musimy być bardzo uważni, bo czasami potrafią ludzie wyskoczyć z takich miejsc, że nawet się nie spodziewamy. A nawet sami rowerzyści potrafią też nam nieraz wyjechać z nieoczekiwanych miejsc. Tak, zobaczcie, jaki to jest fajny teraz tutaj motyw. Wszystko mi niby jak działa, wykrywa. Jeszcze sprawdzę sobie powerninę. Szukaj. Znalazł mi hulajnóżkę. O, loading BMS data. On tutaj troszeczkę dłużej wczytuje te informacje. Zobaczymy, co on tam nam pokaże z tą baterią. Z tego, co widzę, tutaj miga na niebiesko dioda w baterii. Ile filmik trwa? 32 minuty. No, wybaczcie, że będzie troszeczkę długi, ale chcę troszeczkę popowiadać o tym. Myślę, że są ciekawe informacje, żeby pokazać też innym, jakie tutaj są majstersztyki robione. Słuchajcie, no, czytuję trochę długo tego BMS-a. No, ale zobaczymy, dajmy mu chwilkę. No i co nam pokażesz, przyjacielu? Coś długo wczytuje, bardzo długo. Może muszę go jeszcze raz włączyć. No nie chcę za bardzo powczytywać. Tutaj myślę, że no nie chcę, no. Dobra, słuchajcie, no na tym na razie już zakończę ten teścik, eksperyment z podłączeniem zasilania bezpośrednio pod sam moduł Bluetooth. Jak widzieliście, było tak, jak myślałem, że po prostu jak zasilę go, to go wykryję w aplikacji. I tylko jeszcze zastanawiam się nad tym, czy w podłączeniu do koła sterownika by działał, by było zasilanie tego koła. To jest dla mnie bardzo ciekawe, interesujące. Zrobimy tak, napiszę wam albo w opisie filmu, jak już zakończę ten film, bo pójdę sobie potem to sprawdzę, tylko będę musiał wziąć jakieś zasilanie 3,3 V, żeby tam podpiąć się, albo hulajnogę jakoś przytargam tutaj do pokoju i sobie to w pokoju sprawdzę. Bądź też pokuszę się o nagranie jakiegoś filmiku, już poza tym filmikiem, króciutkiego, który pokaże, że to działa albo nie działa. Dobra, ja robię pauzę i teraz przystąpię do części, w której wymienię sobie tą cewkę. W tym celu będę musiał wyciągnąć z pudła
płytę główną od telefonu BlackBerry 9900, gdzie do niej jest datasheet, schemat, bez żadnego problemu. Poszukam takiego dławika, jak mi napisał mój serdeczny kolega z YouTube'a, Włodzimierz Gren. I on mi napisał, zaraz przeczytam wam sobie tutaj w komentarzu, tylko gdzie to było. Bardzo mądra osoba, z bardzo dużą wiedzą. No jest. I słuchajcie, dostałem taką informację, tutaj mam napisane w komentarzu, że dławik do wymiany nie wytrzymał natężenia. Wymień powinien być 10 mikrohenra, max 22 mikrohenry. Kondensator spalniczy nie ma zwarcia. Tranzystor zwykły PNP, kluczujący, stan niski, włącza hulajnogę, złącze wymyj IPA dobrą, a nie badziewiem, bo jest korozja ogólnie do naprawy za grosze, jak się ma sprzęt. A masz. Dobra. Tranzystor sprawdzisz miernikiem. W teście diody nie powinien mieć spadku poniżej 100 mV. Raczej wątpię, żeby to był wyższy. Za dużo 4 V, termowizor, ograniczenie prądowe 200 mA i 1 V. Zaczynasz układ. To prosta przetwornica, jak nieuwalona, zaświeci się. Jak jest uwalona, zaświeci się. No dobra. Odpinam zasilanie tego modułu. Czy coś tutaj się grzało na tej płytce? Nie, jest zimno. Odłączam teraz sobie sterownik. I teraz pokażę wam ten tranzystor, o którym przed chwilą była mowa. Miernik, tryb diody. Żeby to było widać jakoś. Tryb diody tutaj, zobaczcie. Czy teraz jest w trybie diody. No i sprawdźmy sobie jego nóżki. Czarny dam do nóżki na górze. Zobaczymy, co on będzie pokazywał. No i teraz tutaj lewa nóżka. 0,6. I 0,8 na drugiej nóżce. Czarny jest do tego jednego pina. Teraz obracam. Słuchajcie, daję czerwony do tego jednego pina, co jest na górze. Aj, muszę to jakoś złapać. Ok. I teraz na dole. No i zobaczcie. Można sprawdzić w ten sposób. O, ma 1,4. Na odwrót ma 1,4. Teraz górną dam. 0,7. Słuchajcie, widzicie, jak są sondy na odwrót, to już ma 1,4. Teraz ta środkowa i dolna. Po lewej, jakbym patrzył na niego, tak z góry. Teraz jak obrócę, to zobaczcie. 1,4 miał, jak była czerwona tutaj podłączona. A tak ma 0,6. Pomiędzy dwoma nóżkami, czarny po lewej, czerwony po prawej, ma 0,7. Na odwrót. A 0,6. Też prawie 0,7. I teraz jakbym chciał zmierzyć na przykład czarnym na górze. 0,6. I na odwrót dam. Czerwony na górze, czarny na dole. 1,4. To już było mierzone. Dobra, a teraz na górze daję czerwony i po prawej. 0,7. Jak odwrócę, na górze będzie czarny. Ach, zwarcie zrobiłem. Chwila, jak daję na górze czarny. Coś tu mi nie gra. Muszę dokładnie, dobra, na górze jest czarny teraz. 0,8. 0,8 ma.
Nie widzieliście tego. 0,8. No, teoretycznie jest sprawny. Nie miał żadnego przebicia. Fakt faktem, reaguje normalnie. Bo się włącza. Dobra, robię pauzę. Idę się czegoś napić, bo zaschło mi w gardle. I wiecie, co zrobię? Ja sobie go wezmę pod mikroskopem, wylutuję, bo to będzie delikatna operacja. Jak go wylutuję, to wezmę tą płytę z telefonu i poszukam czegoś na schemacie. Postaram wam się też pokazać ten schemat z BlackBerry 9900. Może znajdę jakiś taki dławik 10 mikro Henry'ego. Jak znajdę, to go wylutuję. Tyle, że już stację będę musiał wylutować to. I go jak... Zrobimy tak po prostu. Wlutuję sobie, ja to porobię sam pod mikroskopem. Będzie mi wygodniej. I jak go wlutuję tutaj już, to wtedy pokażę wam tak, jak jest teraz ta płytka. I podepniemy go do sterownika. Jeżeli włączy się, to będzie sukces. Jeżeli nie, no to lipa. Pauza. Dobra, lecimy dalej z tym filmikiem. Pokażę wam coś tak z ciekawości. Tu mam płyty główne jakieś. Jest BlackBerry 9900. BlackBerry 9900 to jest właśnie ta płytka. I słuchajcie, pokażę wam coś z ciekawości. Czytnik e-book, uszkodzony ekran. Fajnie by było, jakby te ekrany jeszcze były w miarę tanie. To bym sobie wymienił taki ekranik, bo jest bardzo fajny czytnik. No ja na nich zęby zjadłem. Zaczęło się od pierwszego czytnika Afterglow polskiej firmy, która wydała do niego oprogramowanie. Dosyć włożyła sporo w to, jakby to powiedzieć, czasu, żeby on miał jakieś tam opcje, które się wyróżniały od innych właśnie tych samych wersji. No i dostałem go, że się w ogóle nie włączał i tak dalej. Tutaj mamy pamięć, pod którą, z którą można robić pewne triki i wtedy można wgrać mu przeróżne wersje oprogramowania. Niestety nie znalazłem takiej wersji, która by była do wgrania właśnie tego polskiego wydawcy. Inne są dostępne w internecie, jest tego sporo. No ale zobaczcie, tu też jest sporo dosyć elementów, które można nawet wykorzystać do napraw różnych urządzeń, kondensatory, cewki, jakieś gniazda, moduł Bluetooth. No ale szkoda go niszczyć, bo czekam na okazję, aż mi się trafi wyświetlacz uszkodzony, załóżmy, ze sprawnym wyświetlaczem. Naprawdę fajnie się na tym czyta. To jest jeszcze wersja z podświetlanym ekranem. Mamy przyciski dwa. Wejście micro USB, słuchawki, karty micro SD. I to jest wersja tutaj, model C67ML. ML. No i tak chciałem wam pokazać ciekawości, jak to wygląda. Dobra, to tyle, taki mały bonusik. Mam odskocznię od głównego tematu. No i, to, i teraz weźmy sobie BlackBerry 9900 i poszukajmy, gdzie tu mogłyby być jakieś dławiki. Ja zmienię na kamerkę z powiększeniem. Zobaczcie, tutaj mamy sekcję procesora. Znaczy procesora. Układu PM. PM to jest, dobrze mówię? Dajcie mi chwilę. Tak, chyba PM80, coś tam, coś tam.
cała jakby sekcja zasilania. I tutaj mamy takie rzeczy, które by pasowały do tego. Już widzę nawet dwa, które by pięknie podeszły. Tu są takie na skraju. Tylko ja muszę uruchomić schemat i po prostu sprawdzić. Tu nawet jest piękny taki też jeden, tylko nie wiem, czy to jest dławik, czy kondensator. No, jest, kurde. Też by pasował do wlutowania. Będę musiał po prostu, no nic, ściągnąć schemat. Nie pamiętam, czy mam. Także ja robię pauzę, ściągam schemat i zaraz sobie poszukamy, czy gdzieś tam takie coś występuje. 10 mHz. E502.
Dobra, teraz wam pokażę, jak zabezpieczyłem folią aluminiową ten cały wyświetlacz. Tu tylko mam widok na tą cewkę. Ja idę pod mikroskop, biorę stację Hotair, spróbuję to wylutować i potem wlutuję z płyty jakąś cewkę i zobaczymy, czy to ruszy. Aha, dobra. Lecimy dalej. Słuchajcie, wlutowałem tutaj już cewkę z BlackBerry. Troszeczkę mniejszą. Zobaczymy, czy to zadziała, czy nie zadziała. Hota sobie odpuściłem z tego względu, że rozpuszczałby mi te konektorki. Także tutaj zabawa hotem nie była na miejscu. No i pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Taki mniejszy rezystor. Może jak zdejmę oświetlenie z mikroskopu i wam poświecę, to będzie lepiej to widać. Dobra, słuchajcie, robimy takiego testa. Podpinam to pod sterownik. Tą wtyczkę. Zobaczymy, czy to coś dało, czy nie dało. Jeżeli nie, to trudno. Znowu bym podpiął pod zielony. Jezu, dobra, biorę odpowiedni, niebieski do niebieskiego. Ok, podpiąłem. Odłożę sobie wszelkie ewentualne możliwości zwarcia. I teraz tak, podpięty jest do sterownika. No i sprawdzamy, nie ma co się oszukiwać. Tylko jeszcze kabel będę musiał odlutować. Odgięda. Dobra. 3, 2, 1. Dym poleciał. Słuchajcie, dym poleciał. I to ostry. Kurde. Widzieliście, jak się dymiło? Fiu. Gdzież jest zwarcie? Tylko skąd ten dym poleciał? Dobra, na chwilę robię szybką pauzę, biorę to szybko pod mikroskop. Gdzież jest zwarcie? Znalazłem. Niesamowita sprawa. Ja pierdzielę. Słuchajcie, uszkodzony jest tutaj ten regulator napięcia. Kurde, muszę wam to pokazać. Zobaczcie, co się będzie działo, jak ja wyłączę ten moduł. Tak na szybko to postaram się zrobić. Uwaga. 3, 2, 1. Obserwujcie U5. Patrzcie, włączył się. Jaki wałek, ale tu jest uszkodzony, kurde, ten U5 na bank, kurde, ja zaraz wam to pokażę pod mikroskopem, nie wiem, dlaczego on się włączył w ogóle. Spalił się i się włączył z wyświetlacz. Dobra, chcę wam coś pokazać jeszcze. Ale śmierdzi, ale to jest numer nieziemski. Wymieniłem tą cewkę, teraz dostaję napięcie, ale on się sfajczył w ogóle. Jeszcze chcę coś sprawdzić. Niesamowita ta naprawa jest. Ninę dasz. Czy on wykryje go? Teraz nie wykrył. Okej. Nie no, wykrywa. O, wyskakuje error i bipczy mi ten. Pik, 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 pik. Słuchajcie, ale jest, działa wyświetlacz, ale numer. Ale nie, ja wam muszę pokazać to po prostu pod mikroskopem, bo to jest dla mnie. Coś tu jest nie tak.
Tak, to się nie grzeje. Układ działa. No i wyłączy się. Cewka. Wow, parzy. Cewka parzy. Zastanawiam się, od czego to. Czy to nie jest przypadkiem lampa? Coś czuję, że to kurde jest układ zasilający lampę. I stąd mogłem widzieć ten błysk. Ona była podpięta. Błysło. I co najlepsze jest, że jak tą lampę sprawdzałem zasilaczem serwisowym, startowałem od 3 V i ona się w ogóle nie chciała włączyć. Doszedłem do 24 V, powiedziałem sobie stop, nie włącza się, to myślę, że jest uszkodzona. Ale tu poszedł ostry dym. To będzie chyba widać nawet na nagraniu. No i co? I tu jest gdzieś zwarć. No jest uszkodzony ten regulator napięcia. Tylko on dawał 12,2 V tam na tym schemacie, co było na tej stronce. Słuchajcie. Dobra, zrobimy tak. Jeszcze raz to włącz. Dostaje error. 18, no. Tak przytrzymał, wyłącza się. Okej. A zmienia tryby? Wow, aż ten kondensator parzy. Słuchajcie, tutaj. Tu coś się dzieje, tu jest jakieś zwarcie. Tylko wyłączę. No dobrze, wiem, że masz ten error 18. Dobra, odłączę go od sterownika. To już wiem. Ale śmierdzi, spalił się. Ja wam teraz to pokazuję pod mikroskopem, bo to musicie zobaczyć. Także robię pauzę i zobaczycie pod mikroskopem, co się wydarzyło. No tak, nie działa mi kamerka, dajcie mi chwilę. Dlaczego mi nie chce tu działać? Chwila, moment. Na chwilę będziecie mieli czarny ekran, muszę szybko ogarnąć. Deactivate, refresh device. Refresh device i co? I nie widzi mi telefonu. Dobra. Muszę zrobić coś innego. Odpiąć na chwilę USB-ka. Odpiąć z powrotem. Jeszcze raz. Chwilę, moment. Activate. No i dlaczego mi nie pokazujesz ekranu? Chwila. Dobra, więc jest tak. Mam problem z kamerą od mikroskopu. Ten kabel jest jakiś dziadowski i ma problemy z połączeniem. I więc muszę najpierw powiedzieć wam tak. Zrobimy inaczej zresztą. Ściągnę filmik z telefonu, właśnie co nagrałem, podłączenie tego do hulajnogi i zobaczycie, jak to wygląda. I potem przejdziemy sobie jeszcze raz do tego wyświetlacza na końcu. Powiem wam, co jeszcze zrobię. Dobra, słuchajcie, wybaczcie za te małe problemy.
Wrzucam wam filmik nagrany z telefonu, co się działo po podpięciu tego wyświetlacza do hulajnogi, spięciu z kołem, hala i wszystkich faz. Także ja tylko tutaj wczytam film i puszczam wam, a wy sobie oglądajcie i patrzcie. Słuchajcie, dogram ten filmik, żeby pokazać wszystkim i też przede wszystkim sobie, czy zadziała mi manetka gazu i tak dalej. Słuchajcie, podłączam zasilanie podpięte pod sterownik, pod baterię, bateria sobie oparta, sterownik podpięty pod koło, czyli teoretycznie teraz nie powinno wywalić tego błędu error 18. No i sprawdźmy, co się stanie. Włączamy hulajkę. Hulajka się włączyła, sterownik niby tu działa. Zero na wyświetlaczu, tryb sport. No i spróbuję pokręcić kołem. Jezu, jak mi się to... Jak to zrobić, żeby pokazać wam telefonem? Musiałbym gdzieś tutaj, kurczę, go oprzeć albo jakoś postawić. No, trzymając w ręce jest troszeczkę trudno. Hamulec, aha, czyli tu jest gaz. Dobra. Tak to nie działa. Ale spróbuję teraz pokręcić. Działa. Słuchajcie. Hulajka działa. Jezu, zajebiście. I to nawet ten... Dobra, co ja robię? Jak niektórzy nie wiedzą, ta manetka gazu jest troszeczkę uszkodzona, bo ona tak nie odbija. Super. W ogóle jak naciskam hamulec, to tutaj też działa. No co mogę powiedzieć? Jestem cholernym fuksiarzem, że udało mi się to naprawić. Tyle powiem. Hulajnoga działa. Jak zachowuje się dioda tutaj na baterii? Na niebiesko miga. Ja pierdziele, zakończenie happy endem. Niestety ten regulator napięcia na tej płytce spalił się. I to jest, podejrzewam, od tej lampki, bo tam idzie cewka taka dosyć duża na plus lampki i tylko tyle. A teraz powiem na sam koniec, jak ja uwaliłem ten wyświetlacz. Miałem podłączony bez zasilania na szczęście, czyli tutaj nie wchodziło z baterii tam z tyłu plus 42 V, tylko był podpięty ten jeden kabel, co tam jest. No, w zasadzie nie wiem, do czego on jest, od czego on służy. Ten tutaj, o ten o, dokładnie, tylko go miałem podpiętego. Teraz sobie przypomniałem, nie miałem podpiętego zasilania. Nie wiem, czy kondensator był naładowany, czy jak. Miał w sobie napięcie, ale jak podłączyłem właśnie ten wyświetlacz pod ten moduł Bluetooth, tutaj, to tak jak mówię, zobaczyłem tylko błysk i to był błysk lampki, prawdopodobnie. No i na tym skończyła się przygoda. Po wymienieniu tego dławika na tym... No właśnie, czy on przyłącza tryby? Jeszcze zobaczmy. Jest, działa, wszystko pięknie. Kurde, jakby to wam pokazać, bo to strasznie się teraz błyszczy. Musiałbym nałożyć chyba tą osłonę. Gdzie ja mam ją? Z boku. Gdzieś ta osłona jest, która tak niweluje te... odbicia, ale sami zobaczcie. O, teraz będzie to lepiej widać. Jest tryb normal i tryb sportu. Tryb normal i tryb sportu. Udało się, dobra. Na tym zakończę ten filmik.
I to już będzie wszystko na temat tego wyświetlacza. Udana naprawa, chociaż zastanawiam się, czy jeszcze nie wylutować tego układu U5, bo się cholernie przez to. Wow, tutaj grzeje ta cewka. Tam jest ciągle zwarcie. Także ja jeszcze to zrobię. Sprawdzę jeszcze raz, czy on będzie działał. A jeżeli będzie działał, to po prostu nie będzie lampki. I tylko tyle. Dobra, słuchajcie, filmik już się skończył. Widzieliście, jak to wszystko wygląda. Ja teraz idę jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Podłączę sobie jeszcze raz to pod hulajnogę. Podłączę sobie lampkę, zobaczę, czy ona działa. Już nie będę tego kręcił, ale zaraz wam powiem, czy lampka działa, czy nie działa. Dobra, słuchajcie, jeszcze filmik, jak podłączyłem lampkę. No i oglądajcie, co się wydarzyło. Albo wam pokażę szybciutko, jak to wygląda. Lampka podpięta i teraz już wszystko jest jasne, co się wydarzyło tutaj. Pamiętacie? U5 układ, ta duża cewka, która jest koło niego, wychodzi plus na tutaj ten żółty kabelek od lampki bezpośrednio z tej cewki. No i zobaczcie, co się dzieje po włączaniu. Lampka się świeci. Oczywiście raz klikając powinna się wyłączyć. Nie wyłącza się. Natomiast tylne światło, zobaczcie, raz kliknę. Świeci się. I tego. Czyli teraz jest lampka włączona. Jakby ten układ działał, że mi się zapala tylne światło. Natomiast lampka nie gaśnie. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Mógłbym tutaj podpiąć do tej lampki sobie przełącznik, wyprowadzić go do hulajnogi, taki zwyczajny 01, i bym tym sposobem rozłączał lampkę. I też tak pomyślę. Na razie dzisiaj już tego nie będę składał, jest po 22. Nie chce mi się, jestem już zmęczony. Jeszcze wrzucenie tego na YouTube'a, dodanie opisu. Masakra. Muszę się chyba napić kwasu chlebowego, bo jestem normalnie już wykończony. Dobra, koniec. Wyłączmy go. Ale śmierdzi to. Czuję, że tam się ostro to grzeje. I zastanawiam się faktycznie, czy nie wylutować tej cewki. Żeby nie było tej tutaj. W sumie lampka już zgasła. Sam się wyłączyła. Zobaczmy jeszcze raz, co się będzie działo, jak wyłączę. Ok. Czyli całkiem się przepalił tutaj. Albo się cewka spaliła. Podejrzewam, że cewka już. Tak jest, lampka już nie działa. Czy się grzeje? No już się cewka nie grzeje. Już nie parzy. Czyli cewka się przepaliła. Prawdopodobnie. Albo ten układ już całkiem dał. Ripa U5. Nie grzeje się. No chociaż tyle dobrze. Dobra. Never mind. Czyli na tą lampkę idzie dosyć duże napięcie. Nie wiem, 42 V czy coś koło tego. W ogóle szukałem jeszcze tak szybko na marginesie, powiem, informacji gdzieś, jakie ma dostaje zasilanie ta lampka. I nigdzie na żadnej stronce nie znalazłem. Wszędzie tylko, że do takiej i takiej hulajnogi 350 W. Ale jakie tutaj napięcie idzie na tą lampkę? Nigdzie nie znalazłem. Jeżeli ktoś mi poda jakąś stronkę, gdzie będzie to opisane, to będę bardzo wdzięczny. To tyle. Już kończę naprawdę. I idę składać ten filmik. Dobra, słuchajcie, widzieliście już wszystko. Zakończę to tak. Jeżeli macie taki wyświetlacz uszkodzony,
Pierwsze, co sprawdzacie, sam moduł Bluetooth. Podpinacie się tutaj GND, ten trzeci pin, te kropki tutaj na samym dole od lewej, od prawej strony. No i 3,3 V dajecie tutaj na ten kondensator. Podlinkuję zresztą i tak opis do przeprogramowania tego wyświetlacza przez kabel. Także sprawdzacie najpierw moduł Bluetooth. Jeżeli Wam działa moduł Bluetooth, a nie działa Wam wyświetlacz, no to wtedy macie do sprawdzenia tutaj troszkę elementów. Jeżeli coś jest uszkodzone, no to wtedy musicie to po prostu znaleźć i naprawić. Tak jak ja w tym wypadku wymieniłem ten tutaj dławik filtrujący napięcie na wejściu. No i zobaczyliście, że wyświetlacz się włączył. Jeżeli wszystko macie tutaj sprawne, może być taka możliwość, że sam wyświetlacz jest uszkodzony. Tutaj widzę pod spodem jest jakiś układ scalony, który prawdopodobnie zarządza wyświetlaniem tych wszystkich tutaj elemencików na tym wyświetlaczu. No i co? Sprawdźcie też przycisk. Bardzo ważną tutaj jest jeszcze taką sprawą. Ten tranzystorek tutaj taki malutki, który zarządza właśnie przełączaniem tego wszystkiego, tego przycisku. I co Wam powiem? Pokażę Wam jeszcze, postaram się pokazać na powiększeniu ten element, który został uszkodzony. Zobaczcie. Widzicie? On już się wybrzuszył. Mówię, poszedł z niego dym, jak wymieniłem właśnie tutaj tą ceweczkę malutką. No i to idzie zasilanie tutaj przez tą dużą cewkę. Ona ma oznaczenie 6R8 i plus idzie na żółty kabelek do lampki. Jak widzieliście, lampka świeciła, po chwili zgasła, także szlak trafił już tą cewkę. No i powiem nawet dobrze, mam spokój. I tak mam zewnętrzną lampkę z AliExpressu, która jest o wiele, wiele mocniejsza. No i powiem Wam tak, ja już na dzisiaj kończę ten filmik. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą te informacje. Długi film, jak ktoś dotrwał do końca i napisze mi to w komentarzu, to stawiam mu browara. Słuchajcie, kończę. Podsumowanie jakie jest, takie jest. No i idzie jeszcze do mnie drugi wyświetlacz sprawny, który kupiłem na Oliksie za 70 zł. Także będę miał drugi wyświetlacz sprawny. Jak ten już wyzionie ducha na amen, to wtedy zamontuję tamten. Ale zobaczcie, tutaj pomimo uszkodzenia tego buzera, on dalej pipka, działa, słychać. No i to tyle. Nie, kończę, już jestem tak padnięty, że padam na pysk. Mam nadzieję, że dużo informacji Wam pokazałem w tym filmiku. Pozdrawiam wszystkich maniaków hulajnóg. A już tego nie będę mówił, bo zastanawiam się nad zakupem pewnej hulajnogi, która kosztuje 3000. No dobra, zdradzę. Zojor E6 wersja ulepszona. No i chyba w tej cenie nic lepszego nie kupię, tak? Jeżeli jest coś lepszego, też dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam, trzymajcie się.